Witajcie. Dziś opowieść o nowej belce Sansan HFL 1200. Jak każda historia i ta musi mieć swój początek. Niedawno, niedawno temu w chińskim mieście Chorolcian, ciężko to wymówić, ale uczyłem się, musicie mi uwierzyć, więc tam właśnie w małej fabryce małe chińskie rączki małego chińczyka dokonały złożenia lampy. Ten moment można uznać za jej narodziny. Wszyscy zapewne wiecie, że większość ludzi jest przeciwnych wykorzystywaniu małych chińskich rączek i nazywa to wyzyskiem. Ja też jestem przeciw i wszystkich małych Chińczyków bym uwolnił od niewolniczej pracy. Wszystkich. Z wyjątkiem tego sukin syna małego Chińczyka o małych rączkach, który składał moją lampę. Ale o tym potem. Dlaczego pojawiła się u mnie nowa lampa? Bo stara też firmy San dokonała padu płaskiego i zjarał jej się statecznik elektroniczny. Była to lampa HSD 1200C złożona na trzech świetlówkach 54 W. Wytrzymała 10 miesięcy. No to jak na dwuletnią gwarancję, słabiutko. Nie udało jej się dożyć rocznicy zakupu. Oczywiście można by było ten statecznik naprawić, a raczej wymienić, ale skoro miałem gwarancję, odesłałem ją do sprzedawcy. Po w sumie krótkiej korespondencji firma stwierdziła, że oddadzą mi pieniądze, bo tych lamp już nie mają. No cóż. Można i tak, takie ich prawo. Ale w korespondencji padło słowo chyba oddadzą. I na koniec się okazało, że zamiast pieniędzy mogą mi przysłać inną belkę. Już nie 3 razy 54W, a 4 razy 39W. Różnica 8W in-minus, ale nie jest to wartość aż tak bardzo znacząca dla mnie, więc zgodziłem się na zamianę. Belka przyszła chyba na drugi czy trzeci dzień, więc wszystko sprawniej, i szybko. Nie mam co się na sprzedawcę skarżyć. Ale teraz zaczyna się najciekawsze. Belka przyszła bez żadnych uszkodzeń. Postanowiłem ją natychmiast uruchomić. Wyjęcie belki i wszystkich części zajęło mi jakieś 10 minut. Założenie nóżek zajęło mi półtorej godziny. Mam nadzieję, że to tylko tyczy się mojego egzemplarza. Małe rączki małego Chińczyka postanowiły niedokładnie złożyć obudowę, przez co aluminiowa część blokowała na milimetr prowadnicę do nóżek. Próba włożenia ich po dobroci okazała się niemożliwa. Jak wiecie, w filmach staram się nie przeklinać, bo wszystkie przekleństwa zostawiam sobie właśnie na taki moment. W ruch najpierw poszły pilniki, cęgi i młotek. W międzyczasie mięso latało tak nisko, że bałem się, że wytłuczę mi wszystkie szkła. Używałem słów parlamentarnych, nieparlamentarnych i ze słownika chińskich przekleństw zakazanych. Jak morderczy dowcip w Monty Pythonie. Jedno takie przekleństwo zabija jednego Chińczyka. Nie sprawdzałem w prasie, ale podobno padło jedno osiedle w Pekinie i jeden gość na skuterze w prowincji Syczuan Zleciał z motorka razem z jajkami w siatce. Niepowetowane straty. Serio, mam świadków, że musiałem młotkiem wbijać nóżki na ich miejsce w prowadnicy belki. Starałem się to zrobić bardzo delikatnie, bo w sumie mogłem odesłać ponownie belkę do reklamacji, ale ciągłe opłacanie przesyłek w końcu przekroczyłoby cenę tego oświetlenia. Oby to był tylko defekt mojego egzemplarza, bo gdyby tak było seryjnie, to wymrze pół Chin. A teraz sama belka. Jest aluminiowa, zrobiona całkiem ładnie. Co ciekawe, przy tandetnie wyglądających i wchodzących nóżkach Chińczyk się postarał i całkiem fajnie zrobił mocowania i linki do powieszenia tej belki. Nie sprawdzałem, czy i tu nie ma problemów ze skręcaniem, ale mam nadzieję, że zostało to dobrze wymierzone. W kilku wcześniejszych belkach samo mocowanie było ruchome, także można było dopasować sobie szerokość rozstawu tych wieszaków i przykręcenie do sufitu w miejscu gdzie nam najbardziej odpowiada tutaj mocowania są założone na stałe i pewnie komuś to w jakimś miejscu sprawi problem tak jak powiedziałem wieszaki są eleganckie natomiast nóżki to ordynarny plastik i tu kolejny minus belki niestety belki nie da się odchylić do tyłu nóżki są na stałe i nie mają żadnego zawiasu na którym można by belkę podnieść można ją na nóżkach przesuwać przód tył przy okazji taki trend. Z własnego doświadczenia powiem wam, że nie należy nóżek sztywno przykręcać do szkła akwarium. Lampy się nagrzewają i stygną. Belka pracuje i przymocowana sztywno do akwarium oddziałuje na szyby. Mam podejrzenia, że belka, ale nie ta, dwukrotnie była powodem rozstrzelniania się moich zbiorników. Zresztą sami zapewne czasem usłyszycie, że stygnąca belka potrafi wydać charakterystyczny trzask. Lepiej, żeby te naprężenia nie przenosiły się na zbiornik. Oczywiście są to moje przypuszczenia. Czy tak jest do końca? Nie wiem, ale strzyżonego fryzjer strzyże. No dobrze, wróćmy do belki. Belka zawiera w sobie cztery świetlówki 39W. Niestety nie wiem, jakie świetlówki założył producent, bo w nerwach tego nie sprawdziłem, a teraz musiałbym znów belkę zdjąć w całości, żeby Wam to powiedzieć. No dobra, specjalnie dla was zanurzyłem głowę w akwarium i zerknąłem z podwody. Są to świetlówki 10 tysięcy kelwinów, czyli chiński standard. Ja bym założył inne, ale na początek wystarczy. Jakby powiedział jeden sprzedawca, którego poznałem osobiście, na tym panie to nic nie urośnie. Ale on sprzedawał akwarystyczne świetlówki, więc miał interes w takim gadaniu. Tak jak powiedziałem, jak ktoś sobie postawi taką belkę na akwarium i nie zmieni świetlówek na lepsze, niekoniecznie z logo znanych firm Aqua, to i tak będzie rosło. U mnie pod tym światłem obudził się po roku aponogeton od mokrych łapsk. Z przesłanej rośliny, która miała wiele pięknych liści została tylko bulwa. I ta bulwa sobie dryfowała gdzieś w akwarium 240 litrów, a wcześniej w 375 litrach. Wiedziałem, że tam jest, ale nie widziałem u niej chęci do wypuszczania czegokolwiek. Natomiast... Po założeniu tej belki kilka dni temu zerknąłem na akwarium z daleka i wydawało mi się, że widzę liście i longifoli, która u mnie wyrasta w różnych niespodziewanych miejscach. Zależy, gdzie cebula wykiełkuje, bo dość swobodnie porusza się po zbiorniku. I myślałem, że to ona. Ale akurat w tym miejscu nigdy nie kiełkowała, więc podszedłem bliżej i przeżyłem szok, widząc podobne, ale jednak zupełnie inne liście. A to po rocznym leżakowaniu, a ponogeton postanowił zacząć rosnąć. Tu sprawdza się to, co mówię prawie w każdym filmie. Akwarysta powinien być cierpliwy. Jak nie masz cierpliwości, to twoje szanse w akwarystyce są nikłe. Możesz wszystko wiedzieć i być fachowcem teoretykiem, ale akwarystą bez cierpliwości nie zostaniesz. Ale tego da się nauczyć. Najłatwiej nauczyć się tego w zakładzie we wronkach. Ale nie polecam aż tak ekstremalnych wyzwań. Także 10 tysięcy kelwinów spowodowało, że bulwa się obudziła. Bulwa. Jedna. Nie, źle powiedziałem, bo może być tak, że był zupełnie inny powód, że akurat teraz za Aponogeton rozpoczął sezon. Ale nie wykluczam wpływu światła. Belka ma dwa stateczniki, co oznacza, że na każdym pracują dwie świetlówki, czyli jak jedna padnie, to wyłączą się dwie. Ale to klasyka oszczędzania na kosztach belek. W sumie dla użytkownika nie jest to wielki problem. Każda para świetlówek włączana jest osobnym włącznikiem. Niestety, każdy wyłącznik wyłącza skrajne świetlówki. A świetlówki nie są ustawiane równo, bo muszą pokryć całą powierzchnię akwarium. Więc wyłączane są, że tak powiem, dwie lewe albo dwie prawe. Szkoda, bo w przypadku, gdyby to wyłączana była jedna prawa i jedna lewa, belkę można by wykorzystać do akwarium 100 cm długości. Ale potrzebującego znacznie mniejszego oświetlenia, i zawsze byłby zapas 78 W, gdybyśmy zmieniali koncepcję na roślinniak o większych wymaganiach świetlnych. A tak, po wyłączeniu jednej pary mamy niedoświetlony jeden Bog akwarium. Prawy albo lewy. Do wyboru. A wystarczyłoby dać trochę więcej chińskiego przewodu, żeby dokonać tak rewolucyjnej zmiany. Cóż, pomimo tych wszystkich problemów, Belka świeci i na razie się sprawuje. Co będzie dalej, zobaczymy. Na razie jest w miarę OK. Co prawda, Chińczycy nie wiedzą, dlaczego padają u nich całe dzielnice, ale dowiedzą się po tym filmie. Mam nadzieję, że spowoduje to zmiany produkcyjne. Ta naiwny ja.